Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam z Kościoła Jezusowego w Zielonej Górze. Mamy dzisiaj 30 lipca, piątek i chciałbym nas przywitać hasłami, które są przeznaczone na dzisiejszy dzień. Pierwszy fragment znajdujemy w Psalmie 32. Kto ufa Panu, tego łaska otacza. Oraz drugi fragment biblijny z listu do Rzymian z 5 rozdziału. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Oraz matka Ewa napisała: miłości potrzebuje każdy z nas. Dlatego powołaniem każdego dziecka Bożego jest niesienie miłości światu. Tego powołania nie wypełnimy jak należy, jeśli sami na sobie nie doświadczymy Bożej miłości. Tylko za pomocą wiary można Duch Święty napełnić Bożą miłością, którą potem my możemy przekazywać innym. Dzisiejsze nasze fragmenty biblijne, jak także komentarz matki Ewy zwraca naszą uwagę na miłość. Każdy z nas przecież chce być kochany. No chyba nie ma człowieka, który by wolał, żeby go wszyscy ludzie nienawidzili. Tak, pragniemy miłości. I o tym mówią filmy, o tym mówią książki. Gdziekolwiek byśmy nie popatrzyli, wszędzie tam jest jakiś aspekt związany z miłością. Chcemy być kochani. Ale największym paradoksem miłości, doświadczenia miłości jest to, że to ktoś inny musi nas pokochać. Miłości nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć. Miłości nie jesteśmy w stanie wymusić. Miłości nie jesteśmy w stanie kupić. Choć wiele osób uważa, że tak się da. I dlatego tak często właśnie zawodzi się na miłości drugiego człowieka. Bo myśli, że da się ją jakoś załatwić. Nie. Miłość jest bezinteresowna. Miłość jest czymś, czego nie da się kupić, wytworzyć, sprzedać. Moi drodzy, często słyszymy taki slogan: Bóg cię kocha. Co on oznacza? Czy rozumiemy te słowa, które wypowiadamy? Bo mam wrażenie, że jako chrześcijanie zrobiliśmy z tego taki slogan, który powtarzamy jak jakąś mantrę. Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Ale co tak naprawdę to oznacza? Moi drodzy, wiele osób nie może zrozumieć, co oznacza, że Bóg ich kocha, bo tego nie doświadczyli. Miłość Bożą możemy doświadczyć tylko wtedy, kiedy ją przyjmiemy, kiedy będziemy w jej obecności. Człowiek, który chodzi swoimi drogami, człowiek, który jest daleko od Boga, nie czuje tej miłości, bo patrzy w całkowicie inną stronę. Lecz my, ci, którzy są chrześcijanami, ci, którzy zaufali Panu Bogu, którzy doświadczyli Jego miłości, mogą Mu pokazać, co oznacza, że Bóg kocha mnie, a następnie tę miłość dać innemu człowiekowi. Nawet czasami chrześcijanie zastanawiają się, co to oznacza, że Bóg nas umiłował. Moi drodzy, Bóg zszedł na ziemię. Zszedł na ziemię, by stać się jednym z nas. Uniżył się, ograniczył się, a następnie oddał swoje życie za nasze grzechy, byśmy my mogli żyć w przyszłości, żyć w Jego Królestwie. Czy może być coś więcej wymownego w miłości, jak oddanie życia za drugą osobę? Nie. Nie ma nic większego. Dlatego jeśli przyjmiemy to, co Bóg nam daje, wtedy zrozumiemy, jak Bóg nas kocha, jak nas umiłował i będziemy i my chcieli wychodzić do innych ludzi, pokazywać im tą miłość. To jest nasze zadanie jako chrześcijan, ci, którzy doświadczyli miłości, by opowiadali o tej miłości. Ale to nie wszystko, bo ten, kto doświadczy Bożej miłości, ten ma nadzieję. Ma nadzieję, która daje mu ufność w przyszłe życie, że Bóg go nigdy nie zostawi. I może jeśli faktycznie ludzie się od nas odwrócą, skrzywdzą nas, kiedy stracimy nadzieję na miłość wśród innych ludzi, wtedy będziemy pamiętać, że Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Że Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. Nawet jeśli wszyscy się odwrócą,
Bóg będzie przy nas i będzie nas obdarzał swoją miłością. Dlatego nie bądźmy tymi, którzy tylko miłość chcą otrzymać, którzy chcą być tylko kochani, ale bądźmy też tymi, którzy chcą kochać innych. Byśmy czerpali źródło z tej najlepszej miłości, nie naszej wewnętrznej, którą może jakoś jesteśmy w stanie sobie lekko wytworzyć, albo przynajmniej tak uważamy, ale by czerpać tą miłość z góry i podawać ją dalej. Tego, moi drodzy, życzę sobie, ale także wam. Byśmy dzisiaj, w ciągu najbliższego weekendu i całego życia doświadczali Bożej miłości, ale także byśmy tą Bożą miłość podawali innym ludziom. Bo czy może być coś piękniejszego niż miłość Boga, Boga, który oddał swoje życie za swoje dzieci. Amen. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego rozważania. Życzę wszystkim błogosławionego dnia oraz weekendu, który się zbliża. Zostańcie z Bogiem.